No dzień dobry. A teraz wszyscy, którzy lubią tą serię, wpisują w tym momencie w komentarzu moje powitanie. Czyli cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Happy Wheels. Dokładnie tak. Jedziemy sobie oczywiście Domino of Dead. Nie wiem, jak długo pociągniemy jeszcze tą serię, bo ponoć czy już teraz, czy już bardzo niedługo, jakby nie będzie można monetyzować filmów z gier, które są troszkę takie, wiecie, brutalne. Ja nie wiem, czy Happy Wheels jest brutalny, jakkolwiek Happy Wheels jest najmniej brutalną grą ever. Nie wiem w ogóle, o co tu będzie chodziło. Nie włączyłem chyba sobie dźwięku, oczywiście, bo jestem idiotą, nieważne. Resumę, teraz będzie dźwięk. Tak, teraz będzie dźwięk. Lecą sobie jetpacki. To jest Domino Śmierci, no to taka nazwa bym powiedział. Niezbyt przyjemna oczywiście, aczkolwiek myślę, że nie powinno być jakoś źle, chociaż patrzę, że tam dziadeczek sobie zwisa biednej nad minami, więc czuję, że to będzie troszeczkę złe. Czekajcie, bo to sobie zleci tutaj, to uruchomi tam, i to będzie trampolinka, która uruchomi ten jetpack, uwaga, pyk! Troszkę naszego dziadusia poćwiartowało, prawda, i nie wiem, czy to już było brutalne, to jest tylko mała, głupia, śmieszna gierka, nie wiem, czy to w ogóle jakkolwiek można do tego podejść, że to jest brutalne, no chyba, że ktoś by, nie wiem, miał jakąś przyjemność straszną z, kurde, zabijania tutaj tych postaci, no w sumie... Zdarzało się w sumie, dobra, nieważne, Pokémon Go V1.1, może jakiś nowy update'ik może, albo coś, zobaczymy, o co chodzi, jak się zadu... Uoooo! Cześć, Spacją rzuca pokebole! Cie! Czekaj, press space to start, use the arrow keys to aim, okej. Co on zrobił? Trzeba pokeball, press shift, need level info. Impressing shift, coś tam, czekaj. Will end, co? Press shift to read level info. Nie potrzebuję tego, dobra. Czyli w takim razie wychodzi na... Nie chcę tego. Na Intelsa bym sobie złapał. Chikorita nawet nie, what the fuck? Dobra, czekaj, rzucamy pokebola, uwaga, pyk! Ja pierdziu! I co, złapałem? Za pierwszym razem! Kurde, Master Ball! O, czekaj, Dratini też jest zarobista. Dragonite'a se zrobię kiedyś. Kiobo to taki słodziak jest, ale zarobiście zrobione, no... What the... Ja naprawdę gram w tym momencie, kurde, w Happy Wheels, czy ja gram w Pokémon Go, bo ja już, kurde, troszeczkę mam, nie wiem, mam takiego mindfucka trochę. A ogólnie możecie, patrzcie, jak to w ogóle tło wszystko zarobiście wygląda. Słuchajcie, możecie napisać w komentarzach, tak w sumie z ciekawości, czy gracie... O, Pikachu! Pikachu musi być, no kurde, rzucę ci prosto w twarz, czekaj, gdzie mogę wycelować, naprawdę ciężko się wycelowuje. Epa! I Pikachu złapany, gacia! Możecie napisać, czy gracie jeszcze w Pokémon Go. Ja szczerze jeszcze gram, z tego względu, że jakby, wiecie, mamy jeszcze powiedzmy kilka celów do zrealizowania i w ogóle, po drugie gdzieś tam się dodatkowo, wiadomo, człowiek rusza i w ogóle. Łapiemy Chikority, tak jest! Może jeszcze niedługo będą właśnie Pokémony z drugiej generacji, więc będzie jeszcze więcej zabawy. Mamy tutaj Huntera i sobie złapiemy tego Huntera. Czy jeszcze jakieś Pokémony będziemy mieli do złapania? O, kurde, jak on to... Naprawdę fajna gierka dla mnie i w ogóle dla osób, które lubią Pokémony, zarobić że Charmander, jesteś mój, dziękuję. Tu mamy kolejnego z drugiej generacji, niestety nie pamiętam, jak on się nazywa, bardzo lubiłem tą postać, ale niestety nie pamiętam. Tutaj była, czekaj, to był czekaj, no ten pigwin, kuźwa, co bobelkowy atak, jak on się nazywa? Ja muszę sobie odświeżyć drugą generację Pokémonów, goddammit, tego też pamiętam, taki walczący był. Był taki epilog fajny, czy tam epizod z nim. Tutaj tu z jajeczka chyba kuźwa się wykluło w końcu, nie pamiętam. Ja naprawdę dawno nie Pokémonów nie oglądałem, nie? Łapiłem wszystkie z drugiej generacji, kurde, Eevee oczywiście musi być. Growlite tutaj jak najbardziej też. Czy to są wszystkie Pokémony, które możemy złapać? Takie! Thanks for playing! Ale naprawdę fajnie wykonana mapka, aż ją kurde se ocenię, nie? Naprawdę dobra. Jak więc możecie napisać, czy gracie w Pokémony, mówię, ja tam gram sobie i zamierzam grać, bo jak dla mnie ta gierka nie straciła jeszcze swojej popularności, to że jak ileś tam osób nie gra, to mnie to totalnie nie obchodzi.
Bo to były takie osoby, które, o jejku, coś popularnego, dobra, zagram sobie, ale to nie byli w ogóle ani fani Pokémonów tak naprawdę, ani jacyś oddani gracze. Nie interesują mnie tacy ludzie, jedziemy, survive one minute, easy peasy, lemon squeezy, jak to się mówi. Albo w Happy Wheelsie lemon, cytryna, pomarańcza, truskawka. Jezus Maria, czekaj, bo ja lecę, ha, synek, ja czarno to widzę, powiem ci. Jeżeli ojciec przekręci se nogę za bardzo, to takie się coś może stać. Więc to się nie bój, otoczę. Dlaczego ja jadę w ogóle na wstecznym? Ja powinienem jechać do przodu, ale to cały czas zapiernicza, fuck! Okej, synek, żyjesz? Żyję! Ja już nie! A ja jeszcze żyję! A ja jeszcze żyję! Tatuś, jesteś słaby! Pogo Fight Shield! Dokładnie tak! Okej, ja widzę, że tu kurde będzie Full Shield Edition. Teraz mają jeszcze kurde tarcze, nie dość, że mają broń, to jeszcze mają tarcze. Ja ci tą tarczę zbiję. Ale dostałem headshota! I jakiego ja żem dostał headshota! To ja nie mam pytań, hopa, tak, w plecy syzy. No mówi, mama mówiła, żeby się nie bawić ostrymi przedmiotami, no i widzisz, trzeba było się słuchać mamy, kurde. He, masz, idź się tą maczetą, baw, kurde, tam. Dobra, teraz tu się, czemu z tego bloku się tak wybić nie mogę, halo? To jest jakiś, kurde, gumowaty blok, proszę mi to przesunąć, proszę mi to, powiedziałem przesunąć. O właśnie, teraz będzie okej, teraz sobie skoczę do przodu, takie, no kurde. Getting better. O! On specjalnie tą maczetę tak zostawił. Halo. Ja nie mogę tam... Znaczy nie, no mogę się ruszać. Okej. It's possible. No, jest possible. Tylko kuźwa z maczetą między pośladami to ja raczej... pierdziu. Wrong continue. Co? Cicho. Dasz radę. Ja w ciebie wierzę. Wierzę w ciebie. Final boss. Wytrzymaj. Yes. Gdzie ten final boss? To był final boss, czy coś mi się nie załadował? Nie wiem, ale przeszedłem, jestem szczęśliwy. Łodzio Rader, ja to lubię. Kurde, ja muszę to w końcu nagrać. Weźcie mi, kurde, przypomnijcie w komentarzu, żebym to nagrał, bo ja myślę, że chcielibyście coś takiego. Wiem, że chyba jest polska wersja nawet tego, co byś wolał dokładnie, z tej samej, powiedzmy, konfiguracji i tak dalej. A nawet jeżeli by nie było, to i tak zawsze, wiecie, mogę przetłumaczyć i w ogóle, ja jestem bardzo dobry tłumacz, English perfect i w ogóle wiecie o co chodzi. Tak więc napiszcie w komentarzu, czy chcecie coś takiego. Dzisiaj kurde będziecie mieć dużo do napisania w komentarzu, niczym kuźwa referat z polskiego, nie? Chociaż jakby co setna osoba oglądająca Happy Wheelsa napisała, to zawsze te parę komentarzy będzie mi bardzo miło, dziękuję. Tak więc no, napiszcie czy gracie Pokémon Go, tam wcześniej napiszcie, wiecie, przywitanie moje z Happy Wheelsa, bo ja trochę miałem zaćmienie mózgu ogólnie, a teraz możecie napisać, czy chcecie coś takiego. Myślę, wydaje się, że to była fajna opcja, bo już dużo youtuberów to nagrywało, jeszcze nie, to też bym sobie nagrał, co? To jest fajne. Okej. Co byś wolał? Wypić wodę, która ma minus 20 stopni Celsjusza, czy wypić wodę, która jest, o Jezus, to raczej bezpieczniej i no może nie jakoś strasznie zdrowiej, ale w sumie bezpieczniej tak naprawdę jest wypić zimną wodę, chociaż minus 20 stopni, no to by była bardzo zimna woda, czuję, trzeba by było pić bardzo, 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 bardzo powoli, ale dałoby rady. A taką gorącą wodę, no to człowiek się po prostu poparzy, no i tyle swojego picia po prostu tej wody. Okej. Co byś wolał? Nigdy się nie ruszać, czy zginąć? No kurde, nie ruszanie się w ogóle to praktycznie tak jak śmierć, więc w sumie to jak dla mnie to prawie że to samo, tyle że tutaj niby żyjesz, a tutaj nie żyjesz. To zależy co by mógł, no wiecie, nie ruszać, ale co, mógłbym sobie coś oglądać, czy kurde, nie wiem, grać siłą swojego umysłu w jakąś grę. Dobra, dam se nigdy się nie ruszać, nie wiem czy to będę w większości, mniejszości, czy to w ogóle pokazuje procentowo jak tu ludzie wybierali, nie wiem. Lecę łbem w dół, zginę zaraz, dobra, nieważne. Ale nie ma w ogóle tego, kto ile coś wybrał i tak dalej. To trochę taka słaba edycja, bym powiedział, co byś wolał. Nie podoba mi się trochę. Co byś wolał? Mieć 10 milionów dolarów, bo tam nie widziałem tego dolara, albo pokój na całym świecie. Pokoju na świecie całym nigdy raczej nie będzie, więc to jest głupie moim zdaniem marzenie, bo ludzie nigdy nie będą aż w takim stanie po prostu jakby
nie będą w stanie się po prostu aż tak zrozumieć, żeby był pokój na świecie. Niestety, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał po prostu szerzyć chaos i zniszczenie. Na przykład w internecie są to hejterzy, którzy i tak guzik zdziałają, no bo są małymi takimi człowieczkami, którzy chowają się gdzieś tam za, wiecie, za kątem YouTube czy jakimś tam innym, myślą, że są kurde nie wiadomo kim, a tak naprawdę są nikim. No ale wiecie, zawsze się znajduje taki ktoś, kto w kim tkwi się po prostu takie ziarenko nienawiści, które potrzebuje jakby, nie wiem, szerzyć chaos właśnie i zniszczenie. No to tak, nie wiem. Dobra. Co byś wolał? Nigdy więcej nie wypić Coke, no to jest Coca-Cola bodajże. Nigdy nie zjeść fast fooda. Wiecie co? Szczerze mówiąc... Ciul! Przynajmniej odżywiałbym się zdrowo. Coca-Cola to tam czasami sobie wypił zero może, a nie napisali jaką, nie? Dobra. Don't move harpoon. No właśnie to jest coś na takiej zasadzie jak poprzednio, żeby się nie ruszać. Dobrze, więc ja się nie ruszam. I mam nadzieję, że moja postać przeżyje. Będzie w jednym kawałku. Ja pierniczę ile tu jest harpunów. Okej, ale udało się, jestem zadowolony. To jest, to nie dla mnie, to ja nie przechodzę takich mapek, bo ja lubię bardzo, już teraz wiem co to jest JSE, bo byś się kurde na mnie znowu krzyczeli, no jak to nie wiesz co to jest, ale ja wiem, spoko. Quizów już dzisiaj nie będzie, bo już było powiedzmy, co byś wolał. Sword Throw, oczywiście, bo ta gra nie jest w ogóle brutalna, zobaczcie, czekaj, czy ta gra jest brutalna jakkolwiek, przecież to są... Zawsze można by było wyłączyć po prostu efekty krwi i po prostu by były tylko jakieś tam dźwięki. W ogóle by to w tym momencie chyba nie było brutalne, bo można by było uruchomić jeszcze totalnie, wiecie, krew, żeby się tu wszystko lało i w ogóle, no to jeszcze bym zrozumiał, ale tak to jest takie kreskówkowe, kurde. W kreskówkach się gorsze rzeczy nieraz działy, kurde, jakoś nigdy człowiek nie miał do tego... Kurde, uprzedzę, nie wiem, oglądaliście kiedyś na przykład Atomówki, to była kreskówka, w której normalnie krew się lała, no to nie była jakaś taka niby słodka kreskóweczka, oj, Powerpuff Girls sobie tam kurde latają, mają super moce, nie, jak ci dupną normalnie z łokcia, to ci tam kurde zęby wylatywały, co oni tam jeszcze robili, ja pierniczę, mojo jojo i ten taki szatan czerwony, który był bardzo dziwny i się go w ogóle bałem i ja pierniczę, no to... Możecie napisać, jaką kreskówkę wy najbardziej pamiętacie z dzieciństwa. Co ja mam dzisiaj z tymi komentarzami? Nie wiem, po prostu chcę podnieść aktywność pod tym odcinkiem. W żadnej osoby nie mogę tutaj trafić. Nie! No i no, ale żeś rzucił po prostu rekord świata odległości. Case Animatronics. Nie wiem, co to może... to będzie straszne. Creepy, oh damn, I forgot the keys in the office. No i musiałeś zapomnieć. No problem, wait me here. No i tak, już nie wrócę, więc żegnaj. A nie powiem do zobaczenia. Pierdziu! Proszę nie uderzać w latarnię. Tam widzę anima. Widzę cię tutaj, łoczeszka masz. Tutaj łoczeszka masz, dobra. W takim razie jedziemy do biura. Z latarką na głowie. Czemu jest tak ciemno? Cały czas nie podoba mi się to. Halo? Okej. Okay. No to jedziemy sobie, prawda? Cicho! A ja już to grałem! Ja już to grałem chyba. Tylko nie było tam tego jakby wstępu, że idę po klucze czy coś. O, ale mam klucze! Super! Tak, o to chodziło i teraz powinienem uciekać, ale ja już tutaj zginąłem. Super! Bardzo, bardzo dobra mapa, polecam dokładnie. Okej. Okay. Co by tu jeszcze sobie... O, challenge 1, proszę bardzo. Nie wiem o co tu chodzi. I to jest bardzo prosta mapa. Wystarczy po prostu zrobić coś takiego. Nie do końca tak, to właśnie to był teraz pokaz, jak nie przechodzić tej mapki. Teraz wam pokażę, jak się przechodzi tą mapkę, jak mi tylko kurde harpuny nie będą tutaj co chwilę szczeloć. O, przeskakujemy sobie. I po raz kolejny pokażę wam, jak nie przechodzić tej mapki. Teraz pokażę wam faktycznie, jak przejść tą mapkę, czyli wyskakujemy tutaj elegancko. I zębami mieliśmy się tam złapać tej mety i się podciągnąć, niestety... gra stwierdziła, że zrobi co innego, więc dobra, ja się kłócić nie będę. Aczkolwiek nie podobało mi się to totalnie, dobra. Fun jump, no zobaczymy, czy taki kurde fan. Bieremy tą dzidę, znaczy, o, dobra. I lalalalalala, bum! Co się... Aha, okej, okay. Czyli widzę, że tutaj mamy jakichś biznesmenów, profesorów, kuźwa, tu jakiś święty Mikołaj w ogóle. Ręce mi uwaliło i głowę mi roztrzaskało. Super, bardzo dobra mapa, no faktycznie.
Bawiłem się przy tej mapie jak nigdy dotąd. Okej, okay, kolejny Sword Frog dzisiaj. Może tym razem uda mi... Czekaj, ja chcę w tego prosa tam. Aj, o się kurde zablokowało, czekaj. Pyk! Double sword. No żaden nie trafił. Oż ty kurde. Dziadu, nie tak. O, blisko było. No da się ją trafić w ogóle, halo. O, jest, wreszcie, dobra, teraz mam, nie wiem, 4 miecze w sumie i 4 osoby. Nie dam rady raczej tego zrobić, ale spróbuję, pyk! Dostała rękojeścią. Nie! Kurde, prawie double, to wtedy miał fajnie, a tak to mi zostały 2 miecze i 2 osoby, kurde, muszę tam rzucić, żeby wygrać. Ta się tam nadziewa, Beatka, weź przestań, nie tańcz na tych kolcach, co ja ci mówiłem? Co ja ci mówiłem, nie rób tak. Nie. Nie. No weź to. Nie mogę wziąć tej... No nie mogę wziąć tej katany, co jest? No naciskam dobrą sekwencję guzików i coś mi on nie chce... Pyk. No, w ogóle tego nie podnosi. No. O, wziąłem i tak tą samą, dobra, uwaga. I teraz rzucam Mikołaja i wygrywa. Pyk! Smyrnęłem go tam tylko po dupie. No to nie do końca. O, czekaj, mam jeszcze jedną. Tylko jednorącz, to ja tutaj dużo nie zrobię. Ale kurde, czekaj, jeszcze dwóch. O, nie! Moja jedyna katanka, która została. Dobra, tym razem się udało. Beatka tam dalej tańczyła, kurde. O, to jest szalona kobieta, ja wam mówię. To jest taka szalona kobieta, że ja pierdziło. Dobra, weźmy sobie może jeszcze to. Wigu. I to jest wszystko, kurde, co miałem zrobić, tak? Czy nie? Czekaj, bo ten jeszcze... Believe that! Nie wiem, w co mówię, co? Ty też na mnie zeskoczysz, czy co? Halo? Ha, mam cię! Złapałem cię za szyję! I tańczę sobie! Hello! Bez sensu ta mapa jest, nie podoba mi się. Weźmy jeszcze jedną. Challenge 2, dobra, kolejny Sword Throw, ten już mi musi wyjść. Ten mi na pewno wyjdzie, wezmę sobie, prawda, Segway Gaia, pych. I teraz patrz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto nie trafi, to jest łosiem. Najszybszy Sword Throw. Dobra, w takim razie wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o tych komentarzach, czyli przywitanko, czy gracie jeszcze w Pokémon Go, czy chcecie faktycznie u mnie na kanale Would You Rather, czyli czy co byś wolał, bo myślę, że to mógł być taki fajny filmik. Coś a la gra, coś a la Q&A, coś tego typu, więc myślę, że było dosyć ciekawe, mimo tego, że już masę osób to nagrywało. To możecie to śmiało napisać. No i chyba to tyle, co chciałem, żebyście napisali. Tak mi się wydaje, nie pamiętam, ale chyba tak. Tak więc ja się z wami oczywiście żegnam. Wszystkie social media, pamiętajcie, są w opisie. Bicuś dla was na sam koniec. Trzymajcie się i do następnego odcinka. No, to pa, pa. Hej, hej.